Jest to inicjatywa, zobaczymy, co będzie dalej. Osobiście mam taki negatywny stosunek do wszelkich zmian, które próbują inaczej jakby opowiadać historię. Najpierw więc zostaną przeprowadzone konsultacje z mieszkańcami na temat nowej nazwy. Decyzja o zmianie ulicy Armii Ludowej może zostać podjęta podczas najbliższych sesji. Wałcz to nie jedyne miasto w powiecie wałeckim, w którym muszą zostać przeprowadzone zmiany. Mirosławcu dotkną ulic osiedla 30-lecia Ludowego Lotnictwa Polskiego oraz 40-lecia PRL. Na razie jednak mieszkańcy miasta mają otrzymać ankiety, aby przedstawić propozycje nowych nazw. Wśród nich pojawia się m.in. ulica Lotnictwa Polskiego. Zmiany są również przygotowywane w gminie Tuczno. W mieście oraz w Jeziorkach wciąż funkcjonuje ulica Karola Sierczewskiego. Tu wśród propozycji nowych nazw pojawia się m.in. Szkolna czy Danuty Inki Siedzikówny. Ostateczną decyzję podejmą mieszkańcy. Samorządy mają czas do kwietnia na likwidację nazw ulic związanych z komunizmem.